Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Tighted Tuesday. Gramy 3 minuty plus 1 sekunda. 11 rund. Arcymistrzowie na pokładzie. Jak widać, jest Hikaru, jest Niman, jest Duda, Griszczuk, wielu wspaniałych arcymistrzów. Tak patrzę, że do 29 miejsca sami arcymistrzowie póki co. Oczywiście później też się pojawiają z niższymi nieco rankingami, więc cała masa tych arcymistrzów, myślę, że około 40 na pewno jest. No i pytanie, czy się z którymś spotkam. Prawdopodobnie w pierwszej rundzie, bo przy moim rankingu, z tego co pamiętam, to właśnie się to zdarzało. No i byłoby fajnie. Dobrze jest jakąś partię w takim turnieju sobie zremisować lub wygrać z takim arcymistrzem, to na pewno napędza. I dobrze nastraja. Więc spokojnie sobie zaczniemy za chwilę grać. Mamy jeszcze 2 minuty z hakiem. Wam życzę dobrej zabawy. No i trzymajcie kciuki za jakieś tam w końcu rozegranie dobrego tego turnieju, bo ostatnio mam pecha do tego turnieju. Ostatnio nawet się wycofałem. Straciłem jakoś totalnie moc. No bywa. O, jest Magnus Carlsen. Super. Może z Carlsenem by się udało? Nie, no raczej nie. Raczej mnie nie ściągnął z pierwszej trójki. Dostanę gościa jakiegoś 2900 z hakiem, tak mi się wydaje. Ale któż to wie? Zobaczymy. 1,5 minutki. I zaczynamy. I minuta do startu. Pół minutki. A tak przy okazji, jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, niedługo Superbet Rapid and Blitz w Warszawie. Będę. Wybieram się. Będzie też Gukesz, będzie Carlsen, więc jeszcze będę ogłaszał na pewno. W maju się pewnie z niektórymi z Was zobaczę. Mam nadzieję. No to tyle. No dobra. Kilka sekund i zaczynamy. Kozubo Fury. No tak. Mówiłem, że gościa będę miał około 2900. Grał ostatnio w Czechach w turnieju. Na koniec G5 zagrajmy. Tu wymienię. A6 nastąpiło. OK. No dobra. Może A4, żeby po biciu było tutaj klaśnięcie, żeby B5 nie było. Zobaczymy. Zagrajmy H4 z planem G4. Cześć Kellner, 6-6, cześć, cześć. Tu chyba to jest dobry ruch. Nie pamiętam, czy H5, czy G5. H5 to tu. Zagrajmy G5.
Raczej te G5 trzeba grać. Wprowadźmy końca. Przerzućmy skoczka tutaj. Czy tutaj robić roszadę? Chyba trzeba. Król F1 ewentualnie, jak dostanę jakiegoś szacha na A5. A, od razu mi tutaj sprawę chce wyjaśnić w centrum. Słusznie. No tak. Zagrajmy tu. Goniec G4. No chyba czarne mają dobrą pozycję. Ta wymiana może być nieprzyjemna. Chyba na 5 pionka może wziąć. No właśnie. Coś tu pomieszałem zapewne w tej pozycji. G4, nieprzyjemne. To bicie, bicie. No, robimy roszadę. Minuta z hakiem u mnie na zegarze. Tak, żeby tu zagrać. Aha, goniec G. Ojej, tracę chyba hetmana. Nie, nie tracę, bo jeszcze mam taką opcję potem na 4. Ale też nieprzyjemnie. Tu trzeba być. No raczej tak, hetman jakiś B4. I robi się bardzo ciężko. Nie zbił? Dziwne. Mega dziwne. Może mi się uda skoczkiem tutaj zagrać. W sumie D4 dostanę. Wtedy tutaj pionek będzie słaby. Wieża. No właśnie. Zagrajmy tak. Żeby tu pilnować ewentualnie. I B4. No ja bym na jego miejscu wcześniej walnął tutaj. Tu grozi niestety bardzo nieprzyjemny ruch. Widzę to posunięcie, niestety widzę. Tutaj weźmiesz pionka, co? No weźmiesz. Tak, bronię tego pionka. Czasu się robi mało. Szach, tu hetman, wieża G1. Zagram tak. Słusznie. A, bo jak bije, to tutaj bardzo sprytnie. Oj, no, to tego nie widziałem. Ładnie tutaj pograł, trzeba przyznać. Jeszcze tak spróbuję i tak bronić się marnie. A, i tu jest szach. To się musiało źle skończyć. A, no właśnie. To się musiało źle skończyć. Kurczę, szkoda. Zobaczę sobie przegląd partii. Tak jakbym trochę zaryzykował na tym skrzydle hetmańskim. Zobaczmy, co to pokazuje silniczek. Tak, niedokładne. Nie, raczej normalny ruch. Hetman C2 grać A4 może dziwnie wygląda. C6. A4 pokazuje komputer, tak. H5 ewentualnie jeszcze. Tutaj G4, goniec.
G5, H5. Normalna pozycja, ale goniec G2 każe grać silniczek. Aha, skoczek. Właśnie mi się kojarzyło, że tu skoczkiem trzeba ruszać, ale chyba źle. Normalna roszada. Gramy sobie dalej w szachy, choć wygląda to dziwnie. Tak, tutaj poszła już akcja. Czułem, że jest źle. No właśnie. Ciężko się tutaj już chyba ubronić. No właśnie, goniec D4 na jego miejscu bym zbił. Tak, tak. I ja bym zagrał hetman B4. Czy to działa? Hetman F2 jeszcze bronię. Ale co, pionka nie można wziąć? Można. Może się bał jakiejś tam aktywności, ale nie, nie sądzę. No dobra, poszło tak, tak. Wieża C8. Trzeba było bić to i grać F5. Jakaś konterka tu się by zrobiła, taka mikro, można powiedzieć. No tak, to trochę brakuje formy, żeby coś takiego dostrzec. Szkoda. Wieża A1, błąd. Oj, duży błąd. Znowu F5 każe grać. O, to już ciężki ruch, jak dla mnie. Tak, no to ładnie zagra. A, wieżą źle zagrał. Trzeba było bić tutaj od razu goniec F3 pięknym ruchem zagrać. Tak, król, a tu B3. No właśnie, już to dostrzegł. Ładnie. No, arcymistrzowski ruch, goniec F3 w ogóle. Super, posunięcie. No tak, tutaj nie było co zbierać. Dobra. Mówi się trudno. Czekamy sobie na kolejną partię. Cześć Piotruś. Oj, Piotruś, pajacujesz na tym czacie zwykle. Jak zwykle. Jakie tu się jeszcze ciekawe partie toczą? Firusz jeszcze gra? Już nie. Polak gra z Elianowem. Jakiś CM nasz. Tomasz Mika. Nie znam kompletnie. Sorry. Ale zaraz. Żeby tutaj nasz zawodnik miał dwa pionki. Dobrze widzę? Nie. Teraz remis będzie. Trzeba pionka chyba wysuwać. Remis. To nasz zawodnik miał duże szanse. Nieźle grają ci młodzi. Jeszcze jedna partia. A tak. Typowy remis. Cześć Kocichowski. Dziękuję za powodzenie. Pierwsza partia w plecy. Tak jakoś. Ale z arcymistrzem. Nie jest źle. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest niepotrzebne przedłużanie. Szkoda, że takie sytuacje się dzieją. Już panowie mogliby nie przedłużać turnieju. Nie będziemy ich oglądać. Poczekamy cierpliwie na rundę numer 2. No jest. National Master. Ok. No to co? Zagrajmy mu E5 może. Podoba mi się. Powiem, ja nie wymiana hetmanów.
może. No dobra. Naciśnijmy tutaj. A po tym ruchu tracę pionka. Tego, no B4. A to jest brak doświadczenia w tych schematach, niestety. Nie widział. Nie widział. Bo nie chciał widzieć, to wybije to w takim razie. Że E8 tutaj. Okej. Ten mój goniec nie pogra za bardzo. Po tym wybiciu w ogóle muszę bić pionkiem, bo jak zbiję hetmanem, on mi zagra gońcem. Tutaj i widełki. Masakra. Dobrze, chociaż to dostrzegłem. Pozycję mam nędzną. Przyjmuję pozycję taką trochę defensywną. Tu zagram hetmanem, tu. No jak zagra tak, prawda? Wymiana hetmanów dla mnie będzie korzystna na pewno. Może coś w tym stylu trzeba było rzucać. A, spokojnie. On się teraz pewnie wysila i próbuje znaleźć na mnie jakąś drogę. No tak. Dobra, zagram tak i tu ewentualnie. Okej, niech będzie tak na razie. No właśnie, bo jak ten goniec ucieknie, to ja mam strzałkę tutaj, ale tak. Zobaczymy. Nie, bo jeszcze jest taki ruch w sumie. Okazuje się, że ten pionek jest dosyć silny. Bo nie ma wjazdu skoczkiem oczywiście. Ok, no i teraz pytanie, czy mogę tu. Skoczek D2. W sumie to mogę, bo zbiję wieżę, zbiję drugą. To mi będzie odpowiadało raczej. Bije. Nie widzę zagrożenia. Ciekawe. Tak, zagram w takim razie i wzmocnię gońca. On ma mało czasu. No mega dziwnie gra. Tak, tutaj wisi. Próbuję wymienić. Mam na to przestrzeń. Przestrzeń i pionka. Pioneczkiem wezmę. Tak, tak. O, tu piona podstawiłem. A może jeszcze spróbuję go gdzieś tu poszukiwać na czas. A, i tutaj widełki grożą. Dobra, ale to chyba jeszcze ratuję. Takim ruchem. I tutaj. No to będzie wymiana.
Oj, tu. Kurczę. Wyszła taka trochę remisowa, ale jeszcze spróbuję go tu poszukiwać. Bo mój król jest bardzo aktywny. To mat. No, udało się oszukać przeciwnika. Udało się. Jednak ta czasówka, co nie? Chociaż partia nie była najlepsza. Brakuje zawsze tego czystego wykończenia, no ale punkt jest punkt. Zobaczmy, jak Carlsen gra. Carlsen białymi. To już easy, co nie? Już easy. Kto tu siedzi pod tym nickiem? Werlewicki Mirosław. Oj, podstawka. Tu. Ale jest dobrze. To nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba grać królem tutaj. Pionek idzie. Wygląda na czarnych według mnie. Na szybko patrząc. Ale zaraz. Kogo jest teraz posunięcie? Czarnych. Dlaczego czarne nie ruszają? Nasz zawodnik zagrał gońcem. Coś tu chyba z połączeniem wyszło nie tak. Wygra na białych. No właśnie. No, szczęście i też chodzi tutaj po ludziach, jak widać. Klim koi. Nasz klim koi gra czarnymi. Szybkie maty. Bezlitosny nasz zawodnik. Dobrze. Bardzo dobrze. Tak, będę na turnieju Superbet w Warszawie. Będę. Jeszcze będę ogłaszał ten event na pewno. Będę udzielał symultany. Trzeci rok z rzędu już fajnie zostałem zaproszony, więc jak najbardziej przyjadę z miłą chęcią. Okej, zerkam. Igor Jawnik. To jest nasz Igor? Dlaczego on się nazywał Jamnik? To jest kawalerz, no. Karina Czes. No to się zobaczymy. Oczywiście, do zobaczenia. Dobra, runda. Jeszcze partia trwa. Jedna. Okej. Właśnie tyle, że będzie męczyć. No, wie, że jest redna. Tu król nie może po prostu dopuścić do tego. Znaczy, białe nie dopuszczają króla do C6 i do D5. No ale czary się dzieją jak zwykle w tych szachach. Zobaczymy, jak to będzie. No, no tak. To już wystarczyło zagrać, wiesz. Okej. Okay. Bykow Egor FM prowadzi. Was dwóch.
jedziemy. FM 2800. No nieźle, no to są dobrzy przeciwnicy. Ale się nie boimy takich. Jedziemy. Wiecie co? Zagram jakieś C5. W sumie nie wiem, co dobrego tutaj wymyślać. Może tego typu rzeczy bardziej solidne. No i co teraz? Trzeba grać chyba tak, tak i tak. Dobra, przeciwnik się zamyślił. Wróćmy tutaj, jak tutaj to sobie wrócę po prostu. Okej. Tutaj jakaś groźba. O, już nie ma groźby. Wieży mi tu brakuje. Co, skoczek? Aj, to jest dobre posunięcie. Tutaj to mi tu bije, ja tu. Tu, tu. Ale się chyba bronię. Biorę. Nie mam wyjścia. Czuję, że pograłem trochę kiepsko. To jedyny ruch to taki. Po tym wybiciu jest po prostu taki ruch. Będę próbować się bronić. Chociaż jeszcze mam skoczka tu. Ale może lepiej odejść. Odejdę. I te skoczki będą chciały mnie tu napierać. Teraz trzeba jakoś mądrze to rozegrać. Jakaś wieża C6, wieża. No taki jeszcze mam ruch. A tak w ogóle trzeba. Skoczek nie wejdzie. Tak, tak, to widziałem. Po tym ruchu jeszcze mam taki chyba ruch. To już może być ciężko. No właśnie. Jak zagram tak, on tu, ja tu. Jest ciężko bardzo. Tak, żeby tu skoczka mieć. Tak. A, tu nie mogę. Ciężka sytuacja, bo on mi wiedzie tutaj wieżą. Więc muszę chyba tak w ogóle zagrać, ale to jest... się wiąże z moją przegraną. Chyba muszę bicie, bicie tutaj, tam. To.
Kurczę, ciężka sprawa. Może tak. To niech będzie tak. Może wieżę oddać szacha tu. A, mat na D6. Dobra, to nie widziałem. Spoko. O, ładnie mnie rozwalił. Sprawdzę. Sprawdzę to na kompie. Szkoda. A, trzeba grać swoje. To znowu zagrałem nie swój debiut, co nie? A witam wszystkich serdecznie. Cześć, cześć, cześć. No wiecie, ja nie znam tutaj dobrze teorii, tak? Trzeba bić i grać A5 niby, tak? To jest właśnie smok. Tutaj ruch słaby, H4. Jeszcze słabszy. Się porobiły kłopoty. No tak. Wiem, że to jest ciężko. Wieża D8 pokazuje, żeby grać. Tak, się próbować bronić jeszcze z tą wieżą. E6 się porobiły problemy. Właśnie, tutaj mat dwóch przeoczony. No tak liczyłem oczywiście, ale wtedy on bije. Król musi. On tak. Ja tu. Ja on tu tak jak liczyłem. Król C8. No ale to też jest wygrana plus 4 ponad. Jakiś B3, żeby zrobić lufcik. No i w sumie co? Tak bym grał. No a to on by wjechał i tutaj byłoby ciężko. No właśnie. Tak, tutaj byłoby bardzo ciężko. Nie do uratowania w zasadzie. No dobra. Co zrobić? Walczymy dalej. Właśnie tacy FM-owie z 2800 dla mnie są najbardziej niebezpieczni. Wolę już z GM-em 3000 zagrać. W ogóle nielogiczne, co nie? Ale FM-owie w internecie, znaczy FM-owie, no nie tylko FM-owie, ale jak już widzę 2800 ranking, to coś tam gość potrafi. No ale dobra, to teraz trzeba zagrać chyba swoje po prostu najlepsze debiuty. Znaczy, no to co się tam mniej więcej zna, bo dwie partie nie zagrałem swoich debiutów i no i właśnie, i są tego skutki. Kto tutaj jeszcze z ciekawych osób z czołówki światowej gra? O, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Sporo Polaków w ogóle gra też w Talent Tuesday, fajnie. O, dwóch Polaków gra. Spoko. Jest to końcówka wygrana, ale też są często takie opcje fajne remisowe w tych dwóch pionkach z wieżami, szczególnie z pionkiem właśnie bandowym.
Opcje patowe są, niby silnik tu mówi wygrana, no taka prawda, ale to jeszcze na, szczególnie na sekundach nie jest takie proste. No i tutaj na przykład po takim ruchu tam jakaś wieczna wieża jest. No to już łatwo, tak. Trzeba bić. No to lecimy z rundą numer 4. National Master. Przerzucamy skoczkę na C4. A5. Te pozycje w ogóle uwielbiam. Uważam, że są bardzo fajne do gry białym kolorem. No i powrót. Teraz tam jakiś goniec wjedzie może. Wieża A3 jest bardzo ciekawa, też się przydaje. Czekamy, w ogóle nie gram F3, żeby mieć też miejsce na tę wieżę. A tak, spróbujmy na tego pionka, dlaczego by nie? I tutaj grozi też wzięcie, więc przeciwnik wpadł już w tarapaty. I to tak z niczego to się wzięło. No tak, to trzeba bić tego. Aha, tutaj wisi pionek. Ok. Dobra, to zagrajmy tak w takim razie. No dobra. Wracamy. I teraz nie ma tego ruchu. B5. Już myślałem, że pionka zdobywa, a jednak nie. No ale czarne są ściśnięte. Dziwię się, że nie zagrały jeszcze F5. Wieża A3 się przyda może. Wieża A1 też jest możliwa. F5 to strzałka chyba działa dobrze. Aha. I wieża tutaj, żeby goniec nie wjechał. Zawsze mamy tutaj opcję, zawsze wieża B6, żeby tu atakować, więc zmęczymy przeciwnika. No ten układ jest kapitalny. Tutaj właśnie w tych schematach czarne wcześniej powinny gońcem G5 zagrać, wymienić czarnopolaki. Jakość, bo ja wiem. Wszystko leci. Zabraniona, ok. Z tą wieżą może tak zrobić porządek tu jeszcze ewentualnie.
Wejdzie. Pan B3, koniec G4. C7 jeszcze jest. Wymiana to jest jak najbardziej korzystna. Ok, mamy 2 punkty. Jest dobrze. 2 punkciki. Wprawdzie jeszcze nie pokonałem nikogo lepszego od siebie, według rankingu patrząc, no ale 2 punkciki, spoko. Na spokojnie. Będziemy grać dalej. Tragedii nie ma. 50% póki co. No i okej. Sobie na partię. Zawiesiłem się, zapatrzyłem się na inną partię z boku. Hikaru sobie gram. Hikaru chyba w tarapatach. Nie musi tutaj wydawać materiał. Oj. I jeszcze próbuję, proszę bardzo, skontrować. Chyba D7 wygrywa, tak. Wow, ale znalazł. No niesamowite. No to jest niesamowite, wyszedł z takiego wora. To jest gość w ogóle z innej planety człowiek. On chyba kocha te szachy. Po prostu tak szczerze kocha. Gra w nie wyśmienicie. Hans Niemann też przyspieszył. Ładnie zagrał, dlatego że po tym wybiciu jest po prostu hetman tutaj i wymiana. To było ładne. Piruszcze zobaczmy. Piruszcze czarnymi. No tak. Uciekający pionek. A tutaj goniec pilnuje tego. Ale ładnie. I tu wraca. Nieźle to poszło. Szybko taktykę zauważają.
Sangiri Peszka ma wieżę na Ojacie. Znaczy to jest teoretycznie remis niby, ale ciężej się remisuje niż wygrywa. Ale to jest zawodnik. Z Girim tak pięknie mu idzie. No nieźle. No tak, tutaj czarny bawił się za darmo. Nie, szaka trzeba było dać tutaj. Szkula trzeba spędzać. Mat? Nie, remis. Co? Jaki mat w ogóle? Sorry. Tak szybko tutaj komunikat wyskoczył. No, remis, remis. Ja cię, ale ładnie. Nieźle, nieźle. Cóż to za poza? Grandelius. No, remis, tak. Tyle, że białe mają tutaj też zabawę za darmo. Trzeba uważać. No i to jest remisik. Król jest w dobrym rogu. Tutaj po prostu cały czas będzie motyw pata, więc bez problemu białe sobie tutaj powinny poradzić. Oczywiście można próbować, no ale... Goniec się zasłania, no i też, no tak, tak. Tutaj remisik. Dobra, czekamy na rundę numer 5. Klimko i 4x4, no zobaczymy jak tutaj pójdzie Jaśkowi. Jan Krzysztof doda również 4x4. Patrzę na Polaków. To chyba tylko ci dwaj. Mati Bar 3,5. No tak. Z kim tutaj Klimkoj wygrał 4 z rzędu? Sprawdźmy. 2500, 2600, 2600 i... ze śmiechem, czyli jeszcze nie trafił na jakiegoś tam arcymistrza, no ale 4 punkty są, są. Okej. My mamy 2, jest dobrze. Przydałoby się oczywiście zrobić tutaj jakiś przyzwoity wynik. Troszeczkę, przepraszam. Mam nadzieję, wracamy do formy. A, no tak, po czwartej rundzie jest tam jakaś krótka przerwa na czeską i właśnie w Titled Tuesday, więc chwilę poczekamy.
nami, piąta niebawem. Też moi drodzy, przypominam, że 12 maja organizuję turniej blicowy, pierwszy turniej Szachuś Blitz Cup. Szczegóły wkrótce. Zapraszam serdecznie. Sam będę grał 11 rund i 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. O tak w formie ogłoszeń. Trochę tego w maju się będzie działo. Wybaczcie, że to ziewanko. Pamiętam 4 lata temu, jak się zaczynało grać Titan Tuesday. To ktoś pisał kiedyś, pamiętam, na czacie, po co grać takie długie turnieje, kto to będzie oglądał. A okazuje się, że to jedne z fajniejszych materiałów do oglądania, no, gdyż się komentuje swoje ruchy i gra się z silnymi zawodnikami, więc takie były początki Titleta. Kiedyś było 10 rund, pamiętam. Teraz mamy 11. I to dwa turnieje dzisiaj. Przepraszam. Jeszcze raz za ziewanko. Niestety zaraźliwe jest ziewanie. Jest runda. Dobra, w końcu. Jedziemy. Możliwe, że tak. Czym tu się biło? Chyba pionkiem, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zbijmy to skoczkiem. Zbiję to skoczkiem. No chyba pionkiem. A, to są już właśnie te niuansiki. Skoczek E6 też mi się podoba. Wieża C8 też trzeba będzie zagrać zapewne. Aha, wchodzi tutaj figurka. E6. Nie chcę, ale muszę. Niestety muszę tak zagrać. No dojdzie skoczek, kto będzie chciał atakować. Możliwe, że trzeba po prostu tak oddać pionka. Jeszcze
Tam jakieś B4 można spróbować. Postraszyć. No tak, trzeba będzie H podejść, zagrać B4, zagrać tam i tam. Właśnie, coś tu trzeba będzie straszyć przeciwnika. Ale może... tak, może zagrać od razu. Nie, wyprowadźmy skoczka. Bo też będę miał po odejściu zagranie D5 możliwe. Okej. Nabijał. Jest D5 możliwe. Tak? Przemówię? Tak. Hetmanem. Hetman co, gdzie pójdzie? Potem tak? A, jednak bicie, dobra. Okej. To się uprościło, to dobrze. Aż tak nawet pograłeś. W sumie to możesz tak zagrać. Tutaj, bo nie mogę zbić na C4. Sprytnie. Dobra, bicie jedno. Odejście. Co, roszadę muszę zagrać? Koniec C5. Nie, to chyba tam jakieś strzałki są. Wieża B8. Coś w tym stylu trzeba będzie próbować, ale zawsze jest goniec D4. Wieża B8, goniec D4, tu, tu. Okej, zagrał tak. No roszadę trzeba wykonać. Raczej. Tak, to tak i tak, co nie? Tak, potem pójdziemy pionkiem do góry. B3 musi grać, bo grozi tak. I grozi, no, dobra, tak. Jak wieża, to tu. I ten ruch rozbija pionka, muszę tak grać w ten sposób. Wydaje mi się, że jest dobrze. Czasu więcej. Są jakieś tam opcje bicia. Ha, to jest sprytne zagranie. Bardzo sprytne. Bo tak, to tak. Ale zaraz. Mam jeszcze taką opcję. Aha, rozumiem. Rozumiem to. Niestety to rozumiem. Tak, tak. No i co wtedy? Dobra, idziemy w ten sposób, szybko królem. No właśnie, wleciał mi to, to jest strasznie nieprzyjemne. Muszę tak. No to co, tu, on szach, tu. Pomylił się chyba. Znaczy zawsze mogę zbić tutaj. O kurczę, co to za poza jest w ogóle? Ostro. Tak chyba muszę. Żeby nie było goniec D2. D1.
Uciekamy. No to uciekamy. To już jesteśmy w domu. A, mogę nawet tu zagrać, zdobyć wieżę. I macik. No ładnie, to mi się podobało, słuchajcie, ale było akcji na pewno. Już sprawdzam partyjkę. Dobra. H5 tu trzeba grać, nie H6. Krzysztof. G5, tak. C5. Bicie pionkiem. No to trzeba znać. Dobra, zbiłem skoczkiem. Może to i w sumie lepiej wyszło w tej partii. Skoczek E6. No tak, tutaj. Wow! B4. Odejście i takie chocki, klocki. Niebezpieczeństwa. Bo tu jest gwiazd. Newralgiczne pole D6. Oj, trzeba na takie rzeczy uważać. Dlatego ten debiut nie jest taki prosty, jak się wydaje. Na szczęście przeciwnik widział mniej. Co tu mógł lepszego zagrać? C4 od razu. Jeszcze raz. Okej. C6, tak. Roszada A5. Trzeba było szybciej. Tutaj. Tutaj, on dobrze zagrał, chyba goniec C5. Źle? Dlaczego teraz ten ruch jest dobry? B4, to co wtedy? Więc B5. Ajajaj, zobaczcie, no nie może przepchać, bo tu traci. No nie widziałem tego, no faktycznie działało te A4. Ha, ha, ha. Taktycznie słabo pograłem bardzo. Tutaj oddałem pionka, właśnie no musiałem w zasadzie, ale też no, szukałem jakiejś aktywności. I co? On się pomylił. Zagrał C5, podstawił. A mogłoby być ciężko już. No bo on jakby zagrał tak, to ja tak planowałem, ale to już jest ciężko. Mimo wszystko. A tak podstawka. Tak. I wieża C na B8? A, bo obrona też jest wieża B4. Słabe już ze mnie. I tutaj mogą nawet zagrać tak, co nie, i od razu wziąć wieżę. Dobra, to już wyszło dobrze. Dzieje się trochę. Trzy punkciki są na 5. O, już kolejna partia. Mamy mistrza międzynarodowego. Znowu czarne? Dużo tymi czarnymi dzisiaj. No dobra, C5, tak, tak, zobaczymy jaki wariant zagra. Myśli. Dobry znak. H3 to jest dobry ruch. No i koniec F5 i tutaj chcę zagrać. No i tak, otwierać końca. Okej. No i co z tym pionkiem zrobi przeciwnik? Tu zagrasz. Prawda?
No dobra, uciekam, uciekam tym gońcem. No uciekam, bo zawsze skoczkiem mogę tędy. Tam pionek cały czas wisi. To jest bardzo kuszące. Oj, bardzo. Ale nie, no nie będę na razie święcił. Może tak zagrać i tam potem strzał i tu. To by było piękne. No to się nie uda raczej. Przeciwnik będzie to wszystko widział. Może tak, strzał tu i tu. To mogą być ciekawe rzeczy bardzo. Bardzo ciekawe. Dobra, wyprowadzę skoczka. Brakuje mi tego skoczka w grze. Dobra, jest A3. I teraz. Bo jak tu, to on tu. Jak ja tu, to on skoczkiem. I nie mam nic, więc muszę tak zagrać. Dobra, dosyć intuicyjnie, ale zaraz, nie mogę tak strzelić. On weźmie tu, co? Dobra. Nie, nie mogę wziąć pionka, bo on zagra wieżą. Okej, okay, H5. Próbujemy. Aha, bo ja jeszcze mam strzałkę tutaj, więc to tutaj mogą być różne rzeczy ciekawe. Niech będzie H5. Słabość tutaj będziemy jego próbować atakować. No tak, no jak zbije, to ja mogę po prostu sobie walnąć tam na H3 na razie i nie święcić jeszcze. Jakiś kadłub na F3 też, nie? Zbił. No dobra, bije na H3. Tutaj walnąłeś. To tak. Jak bicie, to tu. No teraz grozi bicie na E3. A, hetman F3 będzie z szachem. No to daj, daj wieżę F8 jakaś. No dobra, bez pionka póki co, ale jakieś groźby są. A, jeszcze jest groźba bicia wieży, więc ten też jakieś tam tempo traci. A po takim ruchu, on chyba taki ruch. Bo wieża G8 wchodzi. To jest jeszcze lepiej. To jest wygrana. Słuchajcie, wygrana. Ale prosta wygrana, wieża G8. Mam cię, chłopaku. I jeszcze tu wisi. Mam cię, chłopaku. Tak zagrasz, to jeszcze strzał, strzał. Chociaż jest wieża tutaj, też wygrywa. Na końcu. Aha, jeszcze nie mam cię. To znaczy tak, chwila. Bo mogę wziąć po prostu jakość. No jakoś po prostu trzeba będzie wziąć szacha, trzeba dać. Okej, wezmę chyba teraz jakość. Nie widzę nic lepszego, póki co. Oj, to jeszcze nie będzie takie proste jak widać, bo tu wisi. Dobra, próba wymiany hetmanów. Tam i tam. Nie, to nie będzie jeszcze takie proste. Aha, dobrze, bo tu wisi. Chwila. No tak. A to ciekawe. Dobra, szach. Chce mi wieżę chapnąć, tak? No będę musiał ją tam poświęcić za skoczka. Niestety. No ładnie znalazł. No muszę, tak? Niestety muszę. Ojejku! Ojeju! Zawsze coś podstawię. No nie wierzę. To nie jest już dobrze. Już myślałem, że go mam. Niewiarygodne. Ajajaj. No i jeszcze tutaj ciasno się porobiło.
Aj, to tracę tutaj wieża. Nie no, teraz można się wkurzyć. Słuchajcie, pokażę wam zaraz, że miałem totalnie wygraną. A teraz to się wkurzyłem. Wkurzyłem się masakrycznie. Jak można wypuszczać takie wygrane? Totalnie. Nie, ja się nawet nie rozluźniłem w tej partii, żeby wyprzedzić jakieś tam komentarze. Byłem skupiony, tylko po prostu przeoczyłem prostą taktykę. Nie byłem rozluźniony, absolutnie. A to jest jeszcze gorsze, bo bym miał na co zwalić. No i co? I każę zbijać tutaj. No dobra, każę, ale dobra. No tak, tak, goniec sobie wrócił. Tutaj powrót. Goniec D3, hap. Nie, skoczek jeszcze, tak. I tutaj poszło bicie. Leciało bicie. To jest dobre? To jest genialny ruch? Wow. Leciał hetman. Ja myślałem, że to mam wygraną już. To jest wspaniały ruch. What? Ja myślałem, że to mam wygraną już kompletnie. Aż tak się pomyliłem? Bicie wieży jest złe? Nie wierzę po prostu w to. No, brakuje na pewno skoczka tu, żeby wleciał tam. Ten jest wyłączony z gry. Ale aż tak źle? Goniec G4 chodziło mi po głowie. No, to nie jest jakiś tam wygrywający ruch. Tak, tak. O, jakiś goniec E7 po prostu. Ustawić tu. Nie, no bez przesady. No jakoś więcej to myślę, żebym sobie jakoś tam... Trzeba by było trochę pasywniej pograć. Zagrałem tak. F4, dobre posunięcie. Niesamowite. Nie zablokował. Aha, trzeba bić gońca. No tak, ale żebym ja widział, że tutaj podstawiam, to bym nie zbił tego pionka. Ojejku. No okej. Okay. Myślałem, że mam wygraną. Niesamowite, wiecie co? Oceniałem to jako kompletny wór czarny, białych, a tu się okazało zupełnie odwrotnie. Że jednak tego nie było. No tutaj to wiadomo, że już jest Worencjusz. Szkoda mi tej partii bardzo. Ale 3 punkty na 6. Spokojnie, jeszcze się spróbujemy odbić trochę. Kto tam jeszcze gra z tych zawodowców? Ja już skończyłem. Białe mają wygraną. Oj, wygraną mają białe. Dobry, jestem peszka. Młody zawodnik, silny. No tak. No i znowu. Pozycja. Wieża, goniec na wieżę. Nawet FM z 2600 prawie 2-0 punktów póki co. No nie jest łatwo, jak widać. Szak był zły, czyli król tutaj. O, fajnie. Szybciej będzie remis, ok. Dobra. Runda siódma za chwilę.
NM. Jedziemy. Zagramy sobie ten wariant białymi. C5 chyba nie jest najlepsze, jak skoczek D7 stoi. Więc tutaj jesteśmy zadowoleni. A4, pilnujemy B5. Po takim zagraniu wieża A3. A3 się przyda zawsze. Ok, przeciwnik tutaj, to co, będę musiał tym wybić? No dobra, wybiję tym. Niech i tak będzie. Raczej to ma sens. Białym kolorem, no tak, tutaj to wiadomo. Ok, no szadę zrobić trzeba. Takie proste zagranie gońcem, potem wieżą. Ha, on tak zagra. Trzeba będzie to wymienić. I tu będzie wisiało. Ale zawsze tam na goniec C7. Stracenie tego pionka może też mieć swoje plusy, bo tam mogę naciskać wtedy na przeciwnika. O, ciekawe. Nie no, tak, 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 gramy. Nie może zbić, bo hetman leci. Tutaj leci. To się zgadza. Skoczek B6 chyba nie trafione. Łatwy mamy ruch teraz. W ogóle ta wieża wchodzi. Ale to wchodzi jak w masełko. W ogóle jak teraz hetman zagra, a tak się jeszcze zakrył, no to też straty materialne po jego stronie. Z uwagi na goniec H6. Goniec E6 w ogóle było, a nie, nie było lepsze, bo skoczek wleciał tu, bo myślałem, że już wchodzę hetmanem, daję mata. Dobra, to jest ok. What? No, bije po prostu. Mógł tak sobie wziąć tego pionka? Serio? No to jakiś taki ruch po prostu i podważamy tego. Okej. Chyba tak, tu z szachem. Skoczek się zaplączy. Myślę, że tak można. Szachy prosto można grać. Wcale tam nie szukam jakichś matów. Ok, i powrót gońca. Ten skoczek ma problem. Tak, wystarczy. Tak, albo. No właśnie tu jeszcze ucieka. Misku baniutki. To chyba tak zagramy. Pilnujemy. I tak. Mamy skoczkę. Cztery puchciki będą. Jakże cenne. Chociaż póki partia się nie skończyła, nie ma co sobie już wpisywać punktu do tabelki. Stara zasada. Okej. Ale biję tutaj, bo mogę. Wieża może zagrać, jasna. I obronić skoczka, a wtedy wybijam tu i szybko lecę. Tu się broni, a wybijam.
Tutaj tak, no to tam taki ruch, po prostu do robienia hetmana. Okej, okay, mamy to. Cztery punkciki. Zobaczmy sobie jakąś ciekawszą partię. Hikaru Carlsen. Carlsena rzadko oczywiście możemy oglądać, więc wpuszczę Carlsena. Cóż tu się dzieje? Carlsen w tarapatach. Ale oczywiście on z nich wyjdzie, co nie? Zobaczcie, jak czarne cisną. Te pionki jak są... Ojejku. Już odzyskał jednego pionka. Okej. Okay. Już odzyskał jednego pionka. To jest cały Magnus. On już widzi, jaka jest końcówka. Pytanie, czy można zbić? Ha! Głupie pytanie. Można. W ogóle gra z gościem, mistrzem międzynarodowym. Silny też musi być. 3000 ranking. 6 na 6. No, Magnus miał pionka mniej. Teraz ma pionka więcej. Jak to się w ogóle dzieje u niego? Jest niesamowite. On pewnie liczy tutaj, żeby zagrać wieżą, albo po prostu tak, albo w ogóle nie wiem, co on liczy. Na pewno uaktywnić wieżę trzeba tamto. Wieża E2 na spokojnie. Okej, okay. No bo jak tutaj, to też wymieni to wszystko, potem zagra tak i obroni. No, będzie wymieniał. I wieża 1. No to już Magnus wie, że jest lepszy. To już technika. Tak, już jak maszynka wie, jak się ustawiać. Skubany, on wie, jak się ustawiać. Pionki do góry. Tak jest. Najpierw ustabilizuje piona. Jak to się łatwo, jak to się w ogóle łatwo mówi, co nie, jak ktoś inny gra. A samemu jest ciężej. No tutaj białe muszą próbować właśnie tego pionka pewnie jakoś zdobyć. A, bo siatka matowa może się pojawić. No właśnie. Król pewnie musi uciec. Można się bawić jeszcze oczywiście białym, jak widać. Jakieś tam sekundy. O, tu już hetman chyba nie przejdzie. I ten pionek będzie zdobyty. Wrócić, tak jest, i wpuścić. I C4, dokładnie. Tu wisi. Ależ zagrał, ależ ruch zagrał. Szach! Tu się zasłonił, ale spryciarz. Nie no, majstersztyk, majstersztyk. Majstersztyk Magnusa. I siateczka matowa. Tak, bo tu już odejdzie i szacha nie ma po prostu żadnego. Pięknie się ogląda takie partie, naprawdę pięknie. No Magnusa też w Warszawie będzie można zobaczyć po raz kolejny. Zobaczmy Griszczuka. Remis Griszczuk. Ok. Peszka, peszka. Sprawdźmy peszkę. Peszka czarnym kolorem. Co tu się wyrabia? Białe wygrywają niby. Oho. No tu jakieś to matowanie. A właśnie, wymiana hetmanów. Okej.
To chyba remis jest. Cały czas białe muszą tą wieżą szachować. Remis. Okej. Okay. Zobaczcie, jak często te pozycje powstają. Goniec wieża na wieżę. Czyżby tym razem białe tutaj już były blisko? Nie, dobrze się bronią czarne. Jednak. Remis mamy. Okay. Wszystkie partie to za chwilę runda numer 8. Hikaru oczywiście 7 na 7. JK13. Mistrz międzynarodowy z Stanów Zjednoczonych. Jedziemy. Nie znam pana. D4. Okej. Okay. No dobra, tu się gra D5, najlepsze posunięcie. Ale zagramy tak. I tak. Takie prościzny. Trochę nie moje tematy, no ale... Niech będzie. Tutaj chcę wejść. I on, i ja. No dobra, konie 4, bo tutaj mogło być niebezpieczeństwa. Okej, okay, F6 grozi. To jest chyba dobry ruch. To jest dobry ruch, ale tak, możemy zagrać i wymienić potem tu i wejść kolejnym skoczkiem i F6 odpędzić tego skoczka. O, tak można zagrać. Aha, on tędy. Okej. G6. Tak, tak, coś w tym stylu. Ale wcześniej może wieża C8. Ha, tu mnie atakujesz, a to sprytne w sumie. Dobra, niech będzie tak. Trochę się osłabiam. Ale król G7 i F6. Tak nie mogę, bo tu strzałka. Nie są to w ogóle moje schematy. Po wybiciu tu. I chyba będę lepszy tym gońcem, mam nadzieję. Tak, i F6. Jaki plan jest? Ok, no F6 muszę. Skoczek niech stąd ucieka. A5, żeby nie było jakiegoś takiego może zagrania. No tak myślałem, będzie tak wymieniał. Kamienna ściana trochę. Trochę nie lubię takich pozycji, ale dobra, chyba trzeba będzie tak zagrać. Teraz tak, pytanie czy tu... Czy przepychać, iść tam pionkami? D8.
Dobra, niech będzie F5. Dobra, zapycham to. Nie chcę tego zapychać, ale muszę chyba, nie mam wyjścia. O! Mega odważnie. Dobra, C4. No i tam wjeżdżam, no. Wymiana hetmanów będzie ok. No tak. To tu. Sprawa oczywista. Jeszcze jakieś G5 jest ciekawe. Tu może mi wieża postraszyć. Aj. No mega to jest ciekawe. Dobra, muszę uciekać hetmanem, będą problemy. Dokładnie. Dobra, tak, tak. Ale paskudna poza. Nie lubię takich. Bardzo nie lubię. Ale nie mam wyjścia. Rozumiem, będziesz chciał tu zbić, ja muszę tak bronić, nie? Tak, tak. Jakiś B5, B4 będzie tutaj zaraz, tak, tak. Poświęcenia, tu, tu, dobra, tak. Chyba maty nie działają jeszcze, mam nadzieję. Hetman broni. Tak. Tak, tak. A potem taką zagranie, dobra. Więc mogę grać tu. Sądzę, chciał tu strzelić, serio? Muszę tak w ogóle plasnąć. Kontrę próbować złapać, spróbujemy. Bo tutaj to wybije tym po prostu. Wyznaczy się tym. Aha, będziesz mi tu i tu. Znowu mi się to nie podoba. Kurczę, blade. Szybko to uczyniłeś, mój drogi przyjacielu. Oj, szybko. Tym. Strzeli tu, ja tu. No dokładnie, no musi tak iść. Aj, tego nie widziałem! No to bolało. Wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Ojejku, przegrana, wygrana. Odechciewa się. Jakoś wszedłem w jego rytm debiutowy, nie wiem dlaczego. Trzeba było grać jakieś tam C5 chociażby. Znaczy tak, to było chyba względnie poprawnie, tylko no mówię, jak nie grasz swoich schematów, to się wydawało tak całkiem sympatycznie. Skoczek D6 nawet jakieś. No tak, to się wydawało. Właśnie, G6 sobie porobiłem słabości. Dzień dobry, Jagnie. Na grilla. Dzień dobry, G6. No co? Co by tu trzeba było grać? No nie wiem, wieżę C8 chociażby. Co za głupia gra z mojej strony. Co pionkiem zbić? Dlaczego ja w ogóle nie brałem pod uwagę bicie pionkiem? Niech mi ktoś powie, dlaczego ja pionkiem nie zbiłem. Przecież ja czekałem tylko na to, żeby zbić pionkiem. Nie mam zielonego pojęcia. Co? Dlaczego to jest poważny błąd? Nie wierzę, że król G7 jest jakimś kompletnym błędem. Ale dziwnie komputer pokazuje, co nie? A, nie wiem dlaczego. Tu, 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 tu. Tu? Ale tak nie zagrał.
Ale aktywność jakaś biała się pojawia. Dobra. Strasznie ciężkie to wszystko do liczenia. Przyznam wam, że tak jakoś gram w szachy ostatnio o klasę gorzej, co najmniej jak nie dwie. No niestety zauważam to w swojej grze. Nie to, że jest to usprawiedliwienie, znaczy no po prostu tak jest, no stwierdzam fakty. Tutaj, co wieża, no tak, no niestety tutaj jest kiepsko, no co gracia, stać w miejscu każe, no silnik. A co, a jakby zbił? To tym. A jak tu? A, to wieża, co ja w ogóle gadam? No tak. Stać w miejscu każe. Ja sobie wymyśliłem ambitną opcję. Ładnie zagrał GF. Wow. Chociaż to nie było takie trudne, jak widać, ale po tym ruchu też jest nie. Wieża G6 w ogóle świetna. Nie można ciągle zbić. Ja w ogóle myślałem, że tylko może zagrać tak. Ja tylko tu, ten wariant po prostu widziałem, że on wchodzi tutaj, ja tu i tu się robi po prostu niewesoło i ja sobie gdzieś tam idę i tutaj mnie rozwala po prostu jakoś, tak? Bo tutaj zdąży zawsze końcem wybić, ten hetman za bardzo potańczy. No tak, tutaj nie widziałem w ogóle tego. Bardzo, to widać teraz bardzo po pasywnej grze, jak należy nie grać. Jeszcze trwają 4 partie. To jest też remis. Gra na białych. O proszę bardzo. Się zagapiłem. Tutaj białe wygrywają. Oj. Tightlet. Nie uciekaj, bo już mogłem sobie zaszkodzić. Klikając myszką, nie chciałbym tego. I co tutaj? A, matowanie. Ok. No i chwilę czekamy. Nikt nie ma 8 na 8. Janek Duda ma 7 na 8. Ciekawe, czy Janek grał z Magnusem. Nie grał. Hikaru z kim zremisował? Może Hikaru z Magnusem grał teraz. Sprawdzimy. Tak, z Magnusem zremisowali. A sprawdzimy sobie partyjkę tak przy okazji. Przegląd partii. Karu białym kolorem. Barna francuska i wariant wymienny. No tak, Hikaru jest dobry w wariancie wymiennym we Francuzie. Oj, taka przewaga. Skoczek z E na D7. Jaka taktyka. No jak tak, to tutaj. Tu i tu. No, zobaczcie, też na najwyższy poziom, jakie też błędy jakie też błędy zawodnicy robią, a to widzi tylko silnik oczywiście, tak? Ojej, co tutaj można było zagrać? Koniec G4, jejku, jakie ruchy w ogóle z kosmosu. Ale to też proste, bo jak tak, to tak. Skoczek F7 też pokażę, jejku, kosmos, nie? Hikaru. Nie widział. Po prostu zobaczmy, jak to poszło. Koniec F4. Też szukają po prostu zawodnicy prostych ruchów.
Dobra, słuchajcie, jeszcze trzy rundy. Jeszcze trzy rundy. Jedziemy. Po 8 będzie też jakaś tam króciutka przerwa, ale teraz już te trzy rundy to szybko lecą. Czekamy cierpliwie. Dominguez jest na YouTubie. Naprawdę? Sprawdźmy kanał Domingueza. On tak chyba rzadko coś tutaj udostępnia. Bienvenidos a otro inter. Sprawdzony. Szybka akcja. Gramy z WCM. Lecimy. F5. Dobra. H3. G4. No D5 jest najlepsza. O! Jest szansa na miniaturkę. Nie będzie bardzo silna. A i dobra, przeciwniczka widziała. Ale tak zagramy. I będziemy męczyć. Chociaż koniec tutaj jest ciekawe. Spróbujemy wymienić gońce białopolowe. Już zwariowana poza. Tu hetman chce wlecieć. No gramy tak.
Próbuję wymienić tego skoczka paskudnego. Okej. No co, wracamy, żeby zagrać skoczkiem. Roszady zrobić już nie mogę. Krótkiej nie mogę. Okej, no koniec F4 po ludzku. Mam F5 jakiś się pewnie szykuje. A, no właśnie. Tak. Tu skoczek. No może wtedy tak. W każdym razie długa roszada jest już możliwa. Mam F5 było dobre, bo tutaj, tutaj. Dobra, długa. Przeciwniczka jakoś nie bardzo chce mi zaszkodzić. No teraz może. Muszę tak uciekać. Ten ruch. Czy ja go wykorzystam w jakimś tym stopniu? No tak się pakuje. No muszę w ten sposób grać końcem tutaj. Skoczek tu. Aha, okej. Zbiję to, tu dostanę plombę. Ajajaj. Tak czy siak stracę jakość, nie? To już lepiej tak. No naprawdę, aż tak źle gram dzisiaj. Na to wygląda. Spróbuję coś tutaj poszukiwać na jakieś prowizoryczne maty. Maty, których nie ma. A4, żeby tam może próbować. Jakaś jedyna szansa. A4 w ogóle. No tak, A4. Tu chcę zbić, no może zbić, no niech bije. Co ja mogę, biedny żuczek? A, i tu mi wymieni wieżę. Nie wymieni, bo tak zagram. Tu ucieknę. Tak, próbować? Grać B4? Próbuję. A dlaczego nie? Chcę pionka po prostu dziewczyna wziąć. A ja próbuję dać na maksa mata, bo tutaj może być już naprawdę gorąco. Strasznie dziwnie zagrałem. Ale czuję w kościach, że jest jakaś szansa. No tutaj. No tak. Nie może bić, bo mat. Szacha żadnego mi nie daje. Grozi bicie. Grozi w ogóle też takie zagranie. Jeżeli tu, to tu. Ucieka. Słusznie. To tak próbujemy. Teraz tutaj uderzyć. Ok, tu nie mogę. Muszę tak. A cały czas grozi tu. Jesteśmy w domu. No tak. Mam mnóstwo szachów hetmanem, więc mam nadzieję, że się uda. Tutaj grozi oczywiście. Tu bronię. Tu atakuję. Przecież. Co to za końcówka? A, mogę tak zbić. No to końcówka będzie dla mnie dobra teraz. Tak, bo te trzy, te rypiony na dwa to wygrywa. Tak, to już na pewno jest wygrana.
te dwa pionki zatrzymam bez problemu. A te cztery pionki wygrywają. Na mat. No dobra. Był wór, na pewno był wór, ale wora nie ma. Jest piąty punkt, szczęśliwie. Co tutaj zrobili Hikaru z Firuz Joe? No tak, no. Poremisowali. Magnusa zobaczmy. O, Janka zobaczmy, słuchajcie. Magnusa już widzieliśmy. Tutaj ma wygraną. Janka nie widzieliśmy na żywo. Z Szaklandem gra. Janek ma co? Figurę mniej, ale pionów masę. Przypuszczam, że z siłą gry Janka tutaj to się zakończy wygraną białych. Tak, tu są jakieś opcje. O, bardzo ładnie, tak, bo król ucieka, po prostu przeliczył sobie, że daje radę. Jeszcze na sekundach, w ogóle jest niesamowity. Jaki mam najlepszy skalp, z kim najmocniejszym wygrałeś? Kurczę. Dawno temu wygrałem z Nigelem Shortem w internecie, ale tak to nie pamiętam, szczerze mówiąc, z tych współczesnych arcymistrzów. A grałem i z Magnusem, z Hikaru grałem, z Dudą grałem, z wieloma zawodnikami, ale żeby chyba jakiś tam skalp mocny zrobić tutaj w takim Title Tuesday, to nie kojarzę, nie pamiętam niestety, przepraszam. To tutaj jeszcze z mocnych zawodników. Gdzie jest nasz Klimkoj? A kim jest ten zawodnik z Polski? Paweł Sowiński, 2800. Można? Można. A dlaczego nie zbił? A teraz można. Mat. Przeoczył. Ajajaj. Okrutne te szachy są czasem. Griszczuka chcę zobaczyć. Nie zobaczę. Co tu się dzieje? Też wygrana. Co już wejdę na partię, to się kończy. Mistrz Fides 2931. No nieźle. Pachnie tu remisem. Oczywiście czarne próbują. Znaczy się białe, sorry. Pionek więcej, tylko że chyba ten pionek nic nie da. Oj, podstawka! Podstawka! Oj, to musiało boleć. To musiało boleć. A, Gatę Kamskiego pokonałem. Zgadza się. To prawda. Kiedyś tak. Dzięki za przypomnienie. Bo już to po prostu zapomniałem. Ok. I teraz dalej. No tak, to też jest 1-0, ale jak wiadomo, w szachach internetowych jest wszystko możliwe. Myślę, że tu król F6. Chociaż wieża wejdzie tu. Nie może tu, bo tu jest strzałka. To już tak jest, koniec partii. G4 wystarczy. No, znalazł. Ułożyło się to dobrze. Ostatnia gierka. No to będzie remis. Oj, nie będzie. Podstawka hetmana. Król na to miejsce musi iść, nie hetman. No jest mat, dobra. No dobra, słuchajcie. To była dziewiąta runda. To jeszcze dwie. W sumie ta przedostatnia runda jest bardzo ważna.
Myślałem, że gram z Dudą, ale mi czmychnęło. No dobra, jedziemy. CM2640. Grają, tak grają, niestety. Nie lubię, jak tak grają. Dobra. Niech będzie C5. Nie znam tego. Przyznam się bez bicia. No i mogę wpaść w tarapaty, niestety. Bo po prostu tego nie znam. Wybaczcie, gram tak. Nie znam tego. No dobra, wymienię te hetmany i skoczek. Będziemy grać w szachy, no. Tak. No i tak, chcę tu zagrać. No i okej. Może tutaj? Spróbujemy go postraszyć ruchem F4. Dlaczego by nie? Straszmy. To do mnie piątka za friko, za co bardzo dziękuję. Po prostu tak. Tak, mogę zagrać. Za bardzo nie chcę. Chwila, muszę się zastanowić, jakby tu troszeczkę niby uprościć, ale jednak nie uprościć. Skutek tu mi chce wejść. Dosyć paskudnie. Aha, mogę tak zagrać chyba. Tak zagrać, żeby skoczek nie wszedł. No dobra, lecimy tutaj, żeby wymienić tego paskudnego gońca. Co się uda? Aha, on wybija tutaj. Mogę chyba tu, bo jeżeli on zbije, ja tu tam daję mata. Mogę tu. Mogę? Ryzyk fizyk. Tak prawie nie widzę, czy mogę. Ale chyba mogę. I co? I tutaj nic mi nie grozi, bo tu zawsze bije. Dobra, dobra, tutaj. Tak. Strzał. Tutaj pionek. Trzeba się skupić. Pozycja jest dobra czarnymi. Tu mogę zbić. I tam zagrać. Już nie mogę. Już niestety nie mogę. Idę pionkiem. Mam przewagę na skrzydle, więc idę. I do góry. Aj, podstawiłem widły. Cholercia. No naprawdę. Zawsze coś podstawię w pięknych pozycjach. No. O, jak to boli! Słuchajcie, to strasznie boli. Jak to strasznie boli! Dlaczego to tak boli? O rety, naprawdę.
Miałem cię, gościu, w tej końcówce. No miałem cię, no. Nieprawdopodobne w ogóle rzeczy się dzieją. Strasznie mi szkoda. Dlaczego tak się stało? No tak, no podstawiłem. No to żal oglądać w ogóle. Zerknijcie sami. Tu nie znałem, ale okazuje się, że skoczek E4 działa. No i okej. Hetman A5 można i wybić tu, tak? No niby można. G5, dobrze poszło. F4, poszło bardzo dobrze. Wziął pionka, okej. Okay. Szybko grał w ogóle, niepoprawnie. Już taki blickarz typowy, nie lubię takich gości. Goniec G4 lepsze. Z jakiegoś powodu, tak, co H5? No, i stoisz, nie? Brakuje mi tego doświadczenia jednak. Tego bardziej ogrania. Co goniec F5, każesz grać, po prostu bronić pionka. No, młodego zawodnika uspokoić trzeba było w tej pozycji. Skoczek tu słaby, niby wydawało mi się, że dobre. Goniec B4, ale udało mi się zagrać genialny ruch. No, bić oczywiście nie można, bo jest tak, tak, jeszcze pokażę, jak ładnie mogłoby się to skończyć. Niestety. Goniec F1, strzał, strzał. Ta końcówka była lepsza z gońcem. No i podstawka, no po prostu masakra. Król C6. Król B7 po szachu. Po szachu król B7. No dobra, ale zamiast może B5 coś innego. No dobra, pokazuje silnik remis, ale praktycznie to można na pewno jakoś wycisnąć. No nie wierzę, bo no skoczek tam tylko czyhał. Tak, może trzeba było zagrać. Może wymienić, to miałby problem. Szkoda. Oj, tutaj chyba już nie do uratowania to było. No tak, to jest nie do uratowania. Janek wygrał. Z Hikaru? Tak? Nie, przegrał. Jeszcze jedna rundka przed nami. No, przydałoby się te 6 punktów. Szkoda mi tej partii, bo bym trafił na jakiegoś dobrego zawodnika w ostatniej rundzie, takiego w sensie nawet może i na GM-a. No niestety. Kill de Piotr, gra z Elianowem. No tak, no można wysuszyć pozycję, można i tam z arcymistrzem ustać. No ale to nie o to mi chodzi w tych partiach, ja za bardzo ryzykowne debiuty gram. Za ostre. Remisik, co? No tak, tu już nasz zawodnik zremisuje. O, jeszcze wygra! Wygrał! Uhuhu, moi drodzy, ale jaja. Brawo. Sprytny jest Kill de Piotr. Piotr Piesik, sprytny. Próba przesłonięcia pionka, no ale to nie da rady. Nie da rady. Oczywiście czarne za darmo się bawią.
i remisik. I również remisik. No dobra, no to lecimy z ostatnią partią. Co? A nie, to Janek gra. Ja tutaj gram z kimś innym, z FM 2395. Tak. A jakiś taki ruch może zagrał. Dobra, niech będzie G3. Skoczkiem wziąłeś. Dobra, tak, końce trzeba wyprowadzić. I pole D5 będziemy pilnować. H3 chyba nie jest potrzebne. Tego ruchu się nie boimy. Zdwoić nie mogę, bo skoczek wchodzi. O, co? No jednak zagrał. No dobra. Aha, chwila. No tak. Z atakiem tutaj. Ojejku, skoczek na E4. I tutaj, i tu broni. Co, oddać hetmana za dwa skoczki i pionka? No nie mogę tego zrobić, no. Ojejku, 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 co tu się wyrabia w tej pozie? Krzysztof, znowu podstawiłeś taki prosty... H3 nie można zagrać. Trzeba było grać H3. O, rety, 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 rety. Mały patafianie. Mówię do siebie oczywiście, mały. Duży patafianie. O, rety, 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 rety. No i co, skoczek wróci mi tu, będzie jechał. Skoczek tu. No nieźle. Nieźle pograłem. Spróbujemy tak. No wjedzie tu, to mu zbije tam. Tak, no tak będę musiał zrobić. Wieża F2, jaka to jest beznadziejna pozycja. Ho, no świetnie, nie widziałem tego oczywiście. Oczywiście, że nie widziałem. Co się dzisiaj dzieje, to ja nie wiem. Nie, tu jakość nie oddałem, to oddałem gdzie indziej. I on będzie teraz kisił. Będzie kisił. No tu spróbuję, nie wiem, próbuję trochę szybciej pograć. Może tak, skoczka gdzieś tam ustawić. No tak, 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 tak. Dobrze gra. Może tu i tu. On zagra A5, nie? No pewnie tak. Nie zdążyłem tu hetmanem. A? No dobra, tak. Zagrasz tu? Pewnie tak. No nie mogę wymienić tych hetmanów, no nie mogę jeszcze, no muszę mieć jakąś akcję. E3 w ogóle beznadziejnie to stoi, strasznie. Strasznie beznadziejnie to stoi, on tu otwiera wszystko. Tak, tu, aj, prawie złapałem hetmana? A tu? Złapałem hetmana? Nie, nie złapałem hetmana, ale pionka chociaż odzyskam, bo on musi tak. Nadzieja. No w sumie nie wiem co. No nie wiem, gram tutaj, no wymieni to wymieni.
bronimy. No właśnie, znalazł dobry ruch. A muszę tak, co? Beznadziejnie. Beznadziejnie, Krzysztof, to wygląda. Niestety. Jesteś w czarnej D. Tak, to mi przepcha. Co za beznadziejstwo. Tak, spróbuję. A, zbił jeszcze na dodatek, świetnie. I tutaj. A, świetnie, Krzysztof, grasz naprawdę. Jesteś rewelacyjny w te szachy. Totalny wór, totalny wór. No pewnie, że tak, no. No świetnie. Może się skusi na mata. Nie skusił się. Teraz się skusi. O jejku, no słuchajcie, no beznadzieja, no. No beznadzieja, niestety. Dwie ostatnie rundy bez jakiejś tam większej mocy. No trudno, no. Co zrobić? 5 punktów, ale przynajmniej turniej rozegrany do końca. Masa błędów. No mam nadzieję, że następnym razem będzie trochę lepiej, bo tak jak mówię, czuję się o dwie klasy chyba za słaby w tym momencie, bo zwykle takich partii nie wypuszczałbym. I nie podstawiał w taki prosty sposób. No dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się.